Państwo, 94. rocznica założenia Akademii Wychowania Fizycznego to powód do dumy dla wszystkich mieszkańców Bielan, tym bardziej dla mnie jako burmistrza. Uczelnia, która znakomicie się rozwija, najlepsza sportowa uczelnia w Polsce, gdzie dziś dokonaliśmy wspólnego odsłonięcia przepięknego muralu 10 najwybitniejszych sportowców Akademii Wychowania Fizycznego i naszych, którzy prezentowali Polskę na zawodach europejskich i światowych. No i przepiękna gala, którą dziś uczestniczyliśmy. Naprawdę cudowny wieczór, cudowny dzień. Gratulacje dla władz uczelni, dla jego magnificencji rektora Bartosza Molika, aby tak dalej. Jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumni. Niesamowite uczucie, zostałem doceniony. Ja tu na WF-ie spędziłem mnóstwo czasu. Tutaj zaczynałem trenować w wieku 10 lat. No i tutaj też skończyłem studia, także super wyróżnienie. Jestem w niesamowitym gronie. Ja i generalnie AWF, można powiedzieć, że tu się wychowałem, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, od 10 roku życia codziennie byłem tutaj na terenie uczelni. Tutaj siłowałem formę pod te najważniejsze zawody w moim życiu. Wspaniała gala, rewelacyjna organizacja. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wspaniałe występy, nagrodzeni wykładowcy. Ja również dostałem wyróżniony medal Kusocińskiego, po raz pierwszy od 15 lat przyznany. Wielka duma jako student, zawodnik klubu spełniony. Spektakularne wydarzenie. Serdecznie gratuluję organizatorom. Pierwszy raz, odkąd tu pracuję, byłam świadkiem takiego wydarzenia. Występ artystyczny, coś pięknego i na to wszystko zdobyłam 2 nagrody, więc jestem potrójnie szczęśliwa. Bardzo dziękuję, że mogłam wziąć w tym udział. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, aby przyszły rok był jeszcze lepszy. Mamy w przyszłym roku bardzo dużo jubileuszów, także mam nadzieję, że organizacja będzie jeszcze lepsza jak dzisiaj, choć będzie ciężko, ale mam nadzieję, że również w przyszłym roku będziemy się widzieć i będzie fantastycznie.